Można? Dzień dobry. No właśnie, jak to jest? Dziennikarza, zastępcę redaktora naczelnego, redaktora naczelnego, jaka tam jest ta twoja funkcja tak naprawdę? Jestem zastępcą redaktora naczelnego, ale to jest tak jak z podpułkownikiem. Pewnie nikt się nie zwraca, panie podpułkowniku, tylko mówią pułkowniku. W tym programie często wracam do czasów przeglądu sportowego, ale sprzed wielu lat. Bo mówił o tym Jacek Miecik, bo mówił Paweł Zarzeszny, bo mówił Krzysztof Stanowski. Wiem, że ty trochę inaczej odbierasz ten czas niż oni. Znaczy, mówisz, wracasz do historii, tak? Jeżeli przegląd sportowy istnieje ponad 90 lat, a historia ogranicza się do, nie wiem, lat 2001, 2003 czy 2004, wtedy, kiedy oni tam pracowali. To znaczy, Jacek pracował jeszcze w innym okresie, ale akurat do tego nie nawiązywał. To tak się zastanawiam, czy to nie jest troszeczkę zawłaszczanie historii. Ja jestem z tego pokolenia, które no jest wyczulone na punkcie fałszowania historii. Dorastałem wtedy, kiedy w szkole średniej miałem inną historię Polski wykładaną, a już na studiach zupełnie inną, bo się zmieniły czasy. I to jest taka bardzo jednostronna historia przekazywana, tak jakby wcześniej niczego nie było. Przyszło dwóch czy trzech panów, wybudowało piękny gmach, a przed nimi zgliszcza, po nich tylko zgliszcza. Nie, to tak nie było i myślę, że to jest nieuczciwe dla wszystkich ludzi, którzy budowali i historię i potęgę przeglądu sportowego. Mówisz o tej historii, o tym, że to jest nieuczciwe. Paweł Zarzeczny, Krzysztof Stanowski, oni mówią tak. Tak naprawdę problemy przeglądu sportowego rozpoczęły się w momencie, kiedy przyszedł nazywany przez nich krwawym Romanem Roman Kołtoń w roli redaktora naczelnego. Wiem, że ty odbierasz to trochę inaczej. Znaczy, żeby była pełna jasność. Roman Kołtoń, jakoś nie zaprzyjaźniliśmy się, tak? Ja mam 39 lat, 10 lat prawie spędziłem w przeglądzie, czyli zostawiłem tam ćwiartkę swojego życia. Roman pewnie pracował tam z 15, nie liczyłem dokładnie, ale tak mi się wydaje. Mhm. Mówię, to była taka szorstkie koleżeństwo. Ale też nigdy nie mamy problemów z Romanem, żeby się serdecznie przywitać, pogadać, więc myślę, że jestem obiektywny i zdystansowany. I tak naprawdę i panowie Zarzeczny i Stanowski razem wzięci, no nie pracowali nawet tyle, co ja, już nie mówiąc o Kołtoniu. Ten Kołtoń też w momencie, kiedy ich tam jeszcze nie było, to oprócz, przepraszam, Godleckiego, Atlasa, Petruczenki, to była jedna z takich najbardziej wyrazistych twarzy i na pewno więcej zrobił dla historii przeglądu niż oni, chociaż oni sobie to no, uzurpują, powiem szczerze, a owszem, to też był fajny moment przeglądu, kiedy przyszedł Paweł. No, natomiast wcale nie jest tak, że wcześniej to nie była wybitna gazeta, bo może była nawet lepsza. W moim uczuciu to był najlepszy okres przeglądu sportowego, zanim oni tam przyszli. Dlaczego twoim zdaniem, a jesteś w tym środowisku dziennikarskim od wielu, wielu lat, dlaczego to nasze środowisko jest tak podzielone? Powiem ci szczerze, że ja nie widzę środowiska. Co ty określasz środowiskiem? Dziennikarskim? Tak, nie ma czegoś takiego jak środowisko dziennikarskie. Ale jest ta grupa dziennikarzy sportowych, która pewnie często spotykała się i na wspólnych imprezach, i na meczach piłkarskich reprezentacji Polski. Kiedyś mówiono tak, że środowisko piłkarskie to są ludzie, którzy pracują, pracowali bądź będą pracowali w przeglądzie sportowym, ale to oczywiście już jest zamierzchła przeszłość. Tak na to wszystko wskazuje. A czy jest podzielone, dlatego że ktoś na kogoś pisze? W momencie, kiedy ja wchodziłem do zawodu, to była pierwsza połowa lat 90., to wręcz obciachem było pisać o innych dziennikarzach, bo mówiło się o takich ludziach, że skoro nie mają tematów, no to wsiadają na dziennikarzy. Dzisiaj to chyba troszeczkę inaczej wygląda. A z czego to wynika twoim zdaniem? Jak ktoś zaproponował takie standardy, myślę, że zupełnie inna jest epoka, jeśli idzie o przekazywanie treści. Internet jednak na wiele więcej dopuszcza, chociaż wiesz co, w momencie, kiedy człowiek podpisywał się imieniem, nazwiskiem, czy nawet pseudonimem tylko w gazecie, to jednak ta odpowiedzialność za słowo była większa. Nie było aż tylu głupot wypisywanych, co dzisiaj. Mówisz o weszło, podejrzewam też. Skoro mówisz o podpisywaniu lub też braku podpisu. To znaczy, wiesz co, też, tak. Dobrze, bo był u nas Krzysztof Stanowski. Pytałem go o to, bo o tym pisał, dlatego chciałem też zapytać ciebie. Stanowski pisze tak. Wydaje mi się, że jedyną mi niechętną osobą w całym przeglądzie sportowym był od początku Adam Godlewski, który zawsze starał się pokazać, że to on jest pan redaktor, a ja jestem tylko gnojek. Odnieść się do tego jakoś? A jak mogę się do tego odnieść? Tak jak ci powiedziałem, z Kołtoniem pewnie też jakoś ze sobą nie przepadaliśmy. Miałem wrażenie, że Zarzeczny wręcz mnie nie lubił, jak przychodził do pracy. Tylko że
profesjonalna robota nie polega na tym, żeby siebie lubić, tylko żeby robić tę robotę i zarzecznie, chociaż tak jak mówię, miałem wrażenie, że za mną nie przepada, to absolutnie na pracy to się nie przekładało. Jeżeli byłem najlepszy, to byłem w pierwszej kolejności wyznaczony do tego, żeby polecieć na mundial do Azji. Jeżeli byłem najlepszy, to był taki projekt, żeby wprowadzić kontrakty w przeglądzie i zarzecznie powiedział tak, Adam będzie miał najwyższy, bo tutaj robi za twarz gazety. I wolałem taką sytuację, niż miała być odwrotna. Że niby bym nie lubił, ale robił jakieś problemy zawodowe. Więc nie bardzo nawet wiem, jak się do tego odnieść. Raz, że nie miałem obowiązku lubić Krzyśka, a dwa, że tak, to ja wysłałem go na pierwszy wywiad z Szamą. Dzięki któremu złapał kontakt, chyba fajny nawet, który kwitnie do dzisiaj. To ja go zabrałem na jego pewnie pierwsze poważne zgrupowanie do Franciszka Smuty, który prowadził Wisłę do Straszęcina, pewnie jeszcze w poprzednim stuleciu, gdzie zobaczył, jak sobie siedliśmy, wypiliśmy wcale nie po jednym browarze i z Frankiem, i z Kaskiem Kmiecikiem, jak przyszli piłkarze, którzy się spóźnili, zresztą byli lekko wczorajsi, Igor Sypniewski i Mirek Szymkowiak, przyszli do mnie, żebym mu się wstawił za nimi u Smuty, bo za karę dał im noszenie jakichś brudnych ciuchów po juniorach i prosili, żebym się wstawił i zamienił na karę finansową. Widział, jak to wszystko wygląda. Mało tego. Jest rozpoczęcie finałów Mistrzostw Świata w Korei. Ja sobie siedzę z Sebastianem Szczęsnym dzisiaj z Telewizji Polskiej. Wtedy był w RMF-ie. Siedzimy sobie, jemy sushi, popijamy sake. Jest miło, sympatycznie. Dzwoni telefon, odbieram w słuchawce łkający głos Krzysia. Czy mógłbym za niego pojechać na inaugurację Mistrzostw Świata, bo on zapomniał akredytacji. Nie musiałem nic robić w tym momencie. Pojechałem do hotelu, wziąłem tę akredytację, zawiozłem na dworzec. Kanar mu przekazał tę akredytację. I gdzie niby się objawia to, że ja go nie lubiłem, czy mu przeszkadzałem, czy robiłem mu podgórkę? A może za dużo mu pomogłem na dzień dobry i dlatego tak się odwdzięczał, bo wtedy nie dość, że nie powiedział dziękuję, to jeszcze nawet i za taksówkę chyba nie oddał. Niech on pisze, koniecznie chciał zlecić mi coś, czego nie będę w stanie zrobić. Chciał mi pokazać, to nie jest takie łatwe, dzieciaku. No to słuchaj, nie potrafię się do tego odnieść, podobnie jak nie potrafię się w jakiś racjonalny sposób odnieść do wygłupu, jaki napisał pod moim adresem, że odszedłem w momencie, kiedy dowiedziałem się, że on będzie moim przełożonym. Tak jest napisane, zacytuję, jeśli pozwolisz, bo mam te cytaty. To było dość dziwne, bo nie dość, że wciąż byłem najmłodszą osobą w redakcji, to miałem pod sobą doświadczonych i dużo starszych dziennikarzy. Zaranka, Nachornego, Kołtonia, Stolarczyka. Godlewskiego nie, bo jak się dowiedział, że to ja dostałem awans, a nie on, to się obraził i odszedł. No u ciebie w programie chyba powiedział, że tak mówiono, tak? Jeszcze nie pamiętam, co mówił mnie w programie. No tak mówiło się, czy mówiono. Wiesz, to gdybym ja chciał rozmawiać na tym poziomie, to bym powiedział, że mówiło się, że on poleciał do Korei tylko dlatego, że załatwiło mu to mamusia zarzeczny. Tylko, że nie mam na to żadnych dowodów i nie wiem, czy to wymyślili tylko złośliwcy, czy rzeczywiście tak było. Jeżeli jesteś w miarę dorosłym facetem, chodzisz w spodniach, a wyrosłeś ze spodenek, no to chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to chyba zbyt błahy powód, żeby odchodzić. Mało tego. To była przecież rynkowa rzeczywistość. Owszem, ja byłem oscarowym, topowym dziennikarzem i nie narzekałem na brak ofert, ale też robiłem pracę w przeglądzie bardzo długo, chociaż tym z wcześniejszego okresu. A prozaiczna prawda jest taka, którą zresztą starałem się zawsze Krzyśkowi wpajać, chyba to jedyny zapamiętał z moich nauk, że profesjonalista pracuje dla pieniędzy, a dostałem naprawdę bardzo dobrą finansową ofertę. Być może on nigdy w przeglądzie do takich pieniędzy nie doszedł, jaką ja dostałem ofertę z piłki nożnej. Dostałem ofertę pracy na stanowisku kierowniczym, a żeby było śmieszniej, to w momencie, kiedy rozmawiałem z Piotrem Górskim, notabene bardzo dobrym naczelnym, nie wiem dlaczego tak się do niego panowie przypinają, to nie miałem pojęcia, że Stanowski będzie gdziekolwiek awansował i to na 300%. Oczywiście obowiązywały mnie jakieś okresy wypowiedzenia. Nie chcę się zakładać, ale mam podejrzenie graniczące z pewnością, że w momencie, kiedy żegnałem się, robiłem wieczorek pożegnalny, na który zaprosiłem redakcję i cieszyło się to naprawdę dużą frekwencją, to moimi przełożeniami byli Jacek Miecik i Michał Zaranek, a nie Krzysztof Stanowski. Ale mogłem ten moment przeoczyć jego nominacji, bo akurat to był taki czas, kiedy dużo podróżowałem. Najpierw poleciałem z Legią na Cypr, wróciłem i Jacek Miecik poprosił mnie, żebym zastąpił go, poleciał z Lechem do Hiszpanii, więc mogłem ten moment przeoczyć, ale no, jest to zabawne, śmieszne, infantylne, uważam. To weszło dzisiaj bardziej pomaga, czy bardziej szkodzi kibicom?
Znaczy powiem Ci szczerze, że ja chyba nie jestem umocowany do wydawania takich opinii, bo ja nie powiem, że weszło, nie czytam, ale też nie powiem, że jestem namiętnym czytelnikiem, czytuję. No, na przykład ten tekst, o którym rozmawialiśmy teraz, przeczytałem tylko dlatego, że zadzwonił do mnie Zarzeczny i poprosił, żebym się zapoznał z tym tekstem, bo chciał popolemizować publicznie w telewizji. Ostatecznie do tego nie doszło, zresztą na mój wniosek, więc pewnie... Dlaczego Ty się do tego nie chciałeś odnosić? Bo być może stwierdzić, że to nie jest mój poziom dyskusji. Ale z drugiej strony, tekst trafił do szerokiej... szerokiego grona. Powiedziałeś bodaj w swoim programie, którego gościem był Jacek Miecik, że Romek Kołtun nie chce przyjąć... No nie bardzo chce przyjąć. ...zaproszenia. Tak, ale już jesteś ustawiony w jakimś kontekście, tak? I teraz to jest udowadnianie, że nie jesteś wielbłądem i albo zniżanie się do tego poziomu, albo wiesz, opowiadanie jakiejś historii. Nie dziwię się Romanowi, że nie chce w takim kontekście się stawiać. Ja też miałem wewnętrzny dylemat, czy mówić o tym, czy nie mówić, a kogo tak naprawdę interesuje? Mnie interesuje. No to... Moich widzów myślę też, bo skoro pytam jedną stronę, to no chcesz zapytać drugą. Ale pewnie byłoby sympatycznie, jak Cię to bardzo interesuje, gdybyś zaprosił mnie na piwo, czy ja Ciebie zaprosił, byśmy usiedli i pogadali. Ja nie wiem, czy to naprawdę jest takie interesujące, że ktoś tam, przepraszam, zrzucił siebie jakąś żółć, której niczym nie potwierdził i teraz co, wszyscy na wszystkich będą pluli? Znaczy wiesz co, to jest opisywane, to trafia do szerokiego grona odbiorców. Jakby nie było, tak po prostu jest. Ja zapraszając Zarzecznego, czy Stanowskiego, czy Kmiecika, dostaję jakby informacje tylko z tej jednej strony. Chcę też z drugiej. Ale poczekaj. Wiesz dlaczego? Żeby nikt mi nie zarzucił, jestem, nie wiem, pracownikiem Weszło. Nie jestem. Ja do Ciebie nawet nie mam żadnych pretensji. Zapytałeś, ktoś odpowiedział, ma prawo, jest demokracja, tak? W demokracji prawda jest jak dupa, każdy ma swoją, tak? Dokładnie. No, ja mam swoją, tylko nie wiem, czy jest potrzebne takie blokowanie ludzi, wiesz, mnie blokujesz z Kołtuniem, a Kmiecika z Zarzecznym, ze Stanowskim, a każdy jest jakby osobny, tak? Każdy jest indywidualistą, zwłaszcza w tym zawodzie i o ile na przykład te złośliwe teksty Pawła no, są urokliwe, tak? Bo on był pierwszy, on jest oryginalny. A mam wrażenie, że wszyscy, którzy próbują go naśladować, to robią to w sposób mocno nieudolny. Mhm. Nie, tak jak mówisz, tak jak ja mówię, no, Roman Kołtun nie chce przyjąć zaproszenia. Ma takie pełne prawo. Ja nie mam do niego absolutnie żadnych o to pretensji. Ale wiesz, żeby nie było, że ja tutaj najeżdżam na Zarzecznego, bo ja Zarzecznym przeżyłem. O, książkę można byłoby napisać od momentu, kiedy, nie wiem, razem zrobiliśmy pierwszy pewnie w polskiej prasie wywiad z młodziutkim Andrijem Szewczenką. Poprzez okres taki, że się do siebie nie odzywaliśmy, bo oczywiście moi wielcy koledzy w pewnym momencie stanowiliśmy taką zgraną czwórkę, myślę, ze świętej pamięci Januszem Atlasem, Jackiem Kmieciekiem, Pawłem Zarzecznym, przyszli kiedyś, jak ja z Atlasem kierowaliśmy piłką nożną, przyszli, jak już nie byli w Przeglądzie, przyszli, powiedzieli wydawcy, zaproponowali, że oni lepiej zrobią tę gazetę i wtedy był moment, kiedy się nie odzywaliśmy do siebie, ale tak jak przemyślałem sobie to wszystko, wiesz co, to pomyślałem też, że nie ma sensu się gniewać przez całe życie, zwłaszcza, że los znowu mnie z Pawłem zetknął. Wyobraź sobie, lecę kiedyś do Kenii, na lotnisku spotykam Pawła, on jakby nigdy nic się nie stało. Nie, nie. Ale on też do Kenii nie? Tak. Mało tego. Mówię, kurde, chociaż nie do tego samego ośrodka, No to skończyło się tak, że jakiś był z nami taki starszy, mądry facet, posadził nas naprzeciw siebie, wrzuciłem go do basenu za te wszystkie historie. Razem pojechaliśmy na safari, rozmawiamy, dzisiaj też jesteśmy w stanie się napić. Zresztą uważam, że Paweł jest świetnym kompanem. Ma tylko jedną taką wadę, chyba już jej się nie wyzbędzie, że ma dość dużą niechęć do wydawania, używania własnych pieniędzy, no ale myślę, że jest, na tyle jest fajnym bajerem, że można mu to wybaczyć. Nie, ja mam wielki szacunek do Pawła. Do Romana Kołtunia mam też ogromny szacunek, naprawdę. Uważam, że jest jeden z najfajniejszych ekspertów. Ja nie wiem, jakim Romek był naczelnym, bo nie pracowałem już w tym momencie w Przeglądzie. Sam starałem się układać gazetę gdzie indziej. Natomiast na pewno jest to człowiek, który ma swoje miejsce w historii Przeglądu Sportowego. Nawet gdyby nie został naczelnym, to tak jak Ci powiadam, ta druga połowa lat 90., to myślę, że wtedy i pracował Kmiecik, Kołtun, był Atlas, moja, nie powiem, że skromna osoba, bo myślę, że taki do końca skromny nie byłem, bo wtedy Paweł pisał, że napisał książkę, tak, zawsze byłem najlepszy, tylko że wtedy, kiedy on był najlepszy, to ja ze świętej pamięci Atlasem zamienialiśmy się Oscarami, on był zawsze trzeci, ale to tak też pół żartem, pół serio. Okej.
Zamknijmy temat Pawła, zamknijmy temat Romana Kołtonia, ale jeszcze na chwilę Weszło. Weszło, które napisało tak o słynnym plebiscycie piłki nożnej. Największa kompromitacja w dziejach polskiej prasy sportowej. Czy piłka nożna właśnie raz na zawsze straciła wiarygodność? Chodzi o to, że Maciej Jankowski został w waszym plebiscycie odkryciem roku. Maciej Jankowski, którego menadżerem jest Marek Profus, właściciel tygodnika Piłka Nożna. No i? Odniesie się do tego jakoś? No ale to jest znowu takie... Dobra, to nie doweszło. Ale, mnóstwo opinii było takich. Ale momencik. No. Dlaczego nie doweszło? Doweszło. To co, jeżeli Weszło kreuje jakiegoś bohatera, nie wiem, czy to będzie no, ktokolwiek, tak? Czy któryś trener, czy któryś piłkarz, to jest elegancko, fajnie. To Weszło ma patent na mądrość. Ja się nie wstydzę nominacji i zwycięstwa dla Jankowskiego. On miał bardzo porównywalne dokonania, jeśli chodzi o ligę bramkowe, jak Wojciech Kowalczyk wtedy, kiedy zostawał odkryciem roku tygodnika Piłka Nożna. Pewnie on się rozwija, może nie tak. 8 bramek strzelił w sezonie 2010-2011, I wcale nie było z tym obciachu i gdyby się czas cofnął spokojnie, myślę, że podjęlibyśmy podobną decyzję. A co, dyskwalifikować chłopaka tylko dlatego, że wydawca jest właścicielem gazety? Chwilę. A dlaczego? Mówię, czy to Weszło ma patent na mądrość i wszyscy ci, których oni lansują, to są cacy, a wszyscy inni są B? A nie mieliście takiej jednak autocenzury w sobie, że kurczę, nawet jeżeli ten chłopak na to zasługuje, choć zdania są podzielone, jak mówię, to czy on powinien zostać w tej gazecie mimo wszystko wybrany tym odkryciem? Ale co, to... Skoro właścicielem jest jednocześnie jego menadżer. No dobra, ale czy to ma go dyskwalifikować? Bo ja tego nie widzę. Wiesz co, mam dylemat. Ale wiesz co, Jankowski w 2010 roku, z tego co chyba dobrze zanotowałem, ale też mam tutaj notatki, strzelił 3 gole w 13 spotkaniach. Czy to jest odkrycie roku? Moment. Strzelał gole, miał asysty, objawił się, tak? Tak to uznaliśmy. Tak jak ci powiadam, będziemy ten temat wałkowali. Ja nie widziałem i do dziś nie widzę w tym obciachu. Czasami odkrycie roku rozwija się lepiej, czasami gorzej. I więcej odkryć roku piłki nożnej rozwinęło się ładnie, sympatycznie. Nic nie zanotowało tego rozwoju, chociaż na przykład taki Jurek Brzęczek, tak? Jeżeli popatrzymy na niego, on grał najlepszą piłkę w życiu, jak był kapitanem reprezentacji olimpijskiej, czyli w wieku młodzieżowca. Ale dylemat ja mogę mieć, czy na tytuł w tym roku zasługuje, znaczy na pewno zasługuje Łukasz Piszczek, tylko jest też to wpisane w kontekst, tak? To są dylematy takiej natury. A to, że młody chłopak strzelił 3 bramki, świetnie się prezentował w Ekstraklasie, to ile? To jest jakiś, nie wiem, Weszło podało wzór matematyczny na to, ile trzeba mieć bramek, żeby zostać odkryciem roku? Tylko tak się zastanawiam, czy gdyby to na przykład Weszło, tak chętnie cytowane przez ciebie, organizowało jakiekolwiek plebiscyty, ile tam by znajomków wydawcy Weszło, czy głównego redaktora Weszło wygrywało zawsze? Adrian Błąd został pierwszoligowcem roku. No i jakoś to już nie spotkało się z krytyką. To z kolei w 2011 roku. No tak, i to się nie spotkało z jakąś krytyką szeroką. Prezentował się bardzo dobrze, to trzeba przyznać. Ale też jego menadżerem jest pan Profus. I nie jest to zarzut w moją stronę, tylko znowu się w twoją stronę, tylko znowu zastanawiam się, czy tutaj nie ma trochę... Czy nie można się doszukiwać jakiegokolwiek podtekstu, rozumiesz? Albo nawet inaczej, żeby uniknąć właśnie takich podejrzeń, żeby lepiej tego unikać. Wy jako redakcja. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Czy tacy piłkarze mają być z góry wykluczeni z grona nominowanych, nawet jeżeli są dobrzy, bo są, każdy piłkarz jest w czyjejś stanie, tak? To może jak, nie wiem, nie lubimy jakiegoś menedżera, bo nam podpadł, to z kolei z tej stajni będziemy zupełnie pomijać. Poza tym, Patryk, no ale szanujmy się, plebiscyt piłki nożnej organizowany pod egidą obecnego wydawcy już jest pewnie 20 czy 21 lat i na te 21 lat w każdym roku jest co najmniej 5, a bywało, że i ponad 10 kategorii i 2 razy zostali piłkarze z jego stajni. To naprawdę jest taka wielka historia?
No rok po roku w ostatnim czasie, prawda? 2010-2011. No bo grali dobrze w piłkę. A wiesz co, tak mnie się wydaje, jeszcze, że... Gdy... Jeszcze ten błąd, to jeszcze ale, jak cię mogę. Ale Jankowski, no 13 meczów przez cały rok. Ale moment. Moment. To zawsze jest tak, że jednak patrzysz na dokonania piłkarzy, jednak poprzez pryzmat tej ostatniej rundy. Rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto błyszczał tylko... No tak, taka już jest natura ludzka, prawda? Że pamiętasz głównie to, co było w ostatnim momencie. Tylko tak się zastanawiam, czy gdyby to na przykład weszło, tak chętnie cytowane przez ciebie, organizowało jakiekolwiek plebiscyty, ile tam by znajomków wydawcy weszło, czy głównego redaktora weszło, wygrywało zawsze. Obawiam się, że notorycznie. Tego nie wiemy, bo nie organizują takiego plebiscytu. Okej, okay. Piłka nożna. Tygodnik z historią. Raz na jakiś czas słyszy się, że ten tygodnik upada, ma upaść, upadnie za chwilę. Ale gdzie tak się słyszy? Na ulicy. Nie, no przecież po redakcjach się mówi różne historie, tak? W każdej redakcji. I pewnie u was o przeglądzie sportowym, a w przeglądzie o piłce nożnej, u nas o Polsacie, w Polsacie o nas, może o Polsacie o nas rzadziej niż u nas o Polsacie. Jest coś na rzeczy? Ile lat ta piłka nożna jeszcze przetrwa? Bo widzimy spadek prasy w Polsce, a prasy sportowej notorycznie. Okej, ale czy naprawdę prasa sportowa, czyli mówimy w tym momencie głównie o przeglądzie sportowym, o piłce nożnej, naprawdę tak spada bardziej i ten spadek jest taki dynamiczny jak prasy ogólnospołecznej? Mam wrażenie, że nie. Oczywiście to nie są już takie nakłady, jakie były 10 lat temu. Nie, bo wiesz co, ja słyszałem i Pawła, i Stanowskiego, oni robili świetny przegląd, tak? Oczywiście na bazie tej, którą myśmy przygotowali wcześniej, tylko że potem zdaje się, że i przy pomocy Jacka Chmiecika robili inny tytuł. Football News, magazyn Football, jakoś nie odnieśli wielkiego sukcesu rynkowego. Przeciwnie, dość szybko się te firmy pozamykały, więc może też trzeba wziąć pod uwagę, jak trudno jest dzisiaj robić gazetę, jak trudno jest ją sprzedawać. Wiesz, bo można oczywiście mówić, bo my to byliśmy świetni, a dzisiaj to siedzą tam tylko nieudacznicy. Ale tak, tylko że wtedy, 10 lat temu, nie było 14 czy 15 polskojęzycznych stacji telewizyjnych, nie było 80 czy 100 portali, które się czyta na co dzień i to nie jest najlepszy czas dla prasy drukowanej. Być może ona, jesteśmy świadkami tego, że się kończy. Newsweek w Stanach przeszedł już tylko i wyłącznie na wersję chyba z końcem roku. Elektroniczną, ale słuchaj, ja tak naprawdę to od 1 stycznia zdaje się. Tak. Pierwsze słyszę, że są takie informacje o śmierci piłki nożnej i mogę tutaj powiedzieć, że one są głęboko przesadzone i przedwczesne przede wszystkim. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiaj piłka nożna już nie jest tak dużą, tak opiniotwórczą gazetą jak jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu? Wiesz co, mnie jest trudno odnosić się do tego, co jest 10 lat temu, bo za chwilę minie 10 lat, jak pracuję w piłce nożnej, więc musiałbym oceniać sam siebie, a to chyba nie jest najbardziej elegancka historia. Słuchaj, na pewno ma inny udział w rynku, tak? Bo pamiętam doskonale czas, kiedy ja zaczynałem pracę w prasie, akurat w przeglądzie sportowym, to wtedy żadna telewizja w Polsce się nie liczyła. Jak ty jechałeś jako wysłannik przeglądu sportowego gdziekolwiek, nie tylko do Mielca, do Tarnobrzega czy gdzieś, to byłeś podejmowany jak największa gwiazda i gość lepszego świata. Dzisiaj to absolutnie przeszło na telewizję, ale chyba nie ma sensu się obrażać na rozwój te nowych technologii, tylko trzeba szukać swojego miejsca. Na razie jakoś je odnajdujemy. Często widuję się ciebie w różnych telewizjach, jesteś zapraszany jako ekspert, najczęściej w Orange Sport. A chciałbyś być takim ekspertem na stałe w jakiejś jednej telewizji, tak jak, nie wiem, byłeś przez 3 lata w Canal Plus? Ale poczekaj, bo albo... znowu próbujesz chyba tak dociekać, czy ja jestem spełniony, czy jestem niespełniony, czy nie mam pomysłu na siebie. Po prostu pytam, ja nie mówię, że nie masz pomysłu. Jesteś zastępcą redaktora naczelnego jedynego tygodnika piłkarskiego. Ale przede wszystkim ja jestem spełniony zawodowo. Nie wiem, tak jak już wspominałem, 2 razy dostałem Oscara dla najlepszego dziennikarza prasowego. Nikt z żyjących dziennikarzy nie dostał. Byłem najpierw ekspertem ligowym telewizji publicznej, potem przez 3 lata byłem w Lidze
Plus, poza Rzecznym byłem ekspertem Kanału Plus, potem byłem 2 lata w ENCE, ostatnie 4 lata jestem związany z Orange'em i naprawdę jakoś nie czuję się niedoceniony, niedopieszczony. Ale masz 39 lat, to co ty chcesz umierać już, Adam? Nie no, spokojnie, ale też nie jest tak, że ja już mimo tego, że mam 39 lat, to już prawie 20 pracuję, to nie jest tak, że to były lata zmarnowane. Przeciwnie, oprócz tego, że miałem te epizody telewizyjne, czy przygody telewizyjne, bo trudno 4 lata czy 5 współpracy nazwać epizodem. Napisałem książkę, myślę, że też nie muszę się jej wstydzić, Spowiedź fryzjera. Nie tylko ja chciałem tę książkę napisać, mnie się udało. Myślę, że dość dużo wyciągnąłem od głównego podejrzanego w aferze korupcyjnej. Pokazałem mechanizmy, jak to wszystko wygląda. Pracowałem w przeglądzie sportowym 10 lat. 10 lat pracuję w piłce nożnej. Każdemu życzę. Naprawdę nie wstydzę się swojej przygody z piórem i komputerem. I z mikrofonem też nie. Co dalej? Z Adamem Godlewskim. Spokojne życie na ulicy Stawki. Dalej na Stawki jesteście? Nie, widzisz, w Intrako, tak? Nie. Intrako jest na Stawki, a my w tej chwili, widzisz, nie jesteś na bieżąco. Może dlatego masz takie wątpliwości. Nie, aż tak się nie interesuje, siedzibę. Jesteśmy w Cliff Tower przy ulicy Okopowej, przy słynnym centrum handlowym Cliff w Warszawie. No co dalej ze mną? Słuchaj, mam coraz więcej siwych włosów, coraz mniej tych włosów przede wszystkim mam na głowie, ale jakoś jeszcze nie zamierzam zamiatać się, zabierać się z tego fachu. Myślę, że nawet to, co wspomniałeś, że jest jakieś takie zapotrzebowanie, żebym nawet w telewizjach ogólnospołecznych robił za eksperta. Jakoś tak myślę, że nie mam problemów, jeśli idzie o kontakty w środowisku piłkarskim. No to jeszcze chwilę pomęczę swoją obecnością weszłą i nie wszystkich mi chętnym. Tak, kiedyś nawet jeden z kontaktów chyba się zakończył z Piotrkiem Szczerczewskim. Dzisiaj rozmawiacie normalnie? A jak sądzisz? Że nie? No i słusznie sądzisz. Piotrek się wygłupił w pewnym momencie. Nie chciałbym do tego wracać, bo znowu potem ktoś napisze, że wylewam swoje żale. Było, minęło. Uważam, że Świerczewski nie zachował się tak, jak się powinien zachować. Wiesz, każdy ma prawo do jakiegoś błędu, do emocjonalnej decyzji, czy do bycia poza świadomością. Natomiast wiesz co, że minęło 8 czy 8,5 roku i nie zadzwonił, nie powiedział, stary, głupio wyszło. Wcześniej nie zrobił tak? Nie, nigdy nie. Bo pytasz mnie, czy rozmawiacie, to ja mówię nie, bo podejrzewam, że nie, ale tak naprawdę jakbyś powiedział tak, już wszystko jest jasne. Daliśmy sobie poradzie, czy on mi raz dał, no ale to było dawno temu, dzisiaj rozmawiamy normalnie. No więc było dawno temu, ale Piotrek nigdy nie zachował się na poziomie tamtej pory, a dla mnie ten temat jest zakończony i nie zamierzam znowu wylewać żali. Okej. Okay. Dziękuję ci w takim razie za rozmowę. Gdybym ja chciał rozmawiać na tym poziomie, to bym powiedział, że mówiło się, że on poleciał do Korei tylko dlatego, że załatwiło mu to mamusia za Rzeczny. Tylko tak się zastanawiam, czy gdyby to na przykład weszło, tak chętnie cytowane przez ciebie, organizowało jakiekolwiek plebiscyty, ile tam by znajomków wydawcy weszło, czy głównego redaktora weszło.